15 listopada w Warszawie odbyły się targi studiów zagranicznych zorganizowane przez ELAB, czyli zespół doradców edukacyjnych, psychologów, absolwentów brytyjskich i duńskich uczelni oraz innych ekspertów. Zajmujemy się tym, żeby i licealiści, i studenci z Polski dostali się na studia za granicę. Współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi i pomagamy naszym podopiecznym w tym, żeby ich aplikacje wyglądały jak najlepiej, żeby faktycznie dostali się tam, gdzie chcą się dostać. Korzyści jest mnóstwo, to też zależy od tego, jaki kierunek, jaką szkołę wybierzemy. Oczywiście, jeśli mamy kwalifikacje, które pozwolą nam wyjechać do jednej z najlepszych szkół na świecie, wtedy mamy dyplom z bardzo znanej uczelni. Natomiast moim zdaniem i ogólnie filozofia nasza w ELABie jest taka, że edukacja to nie tylko dyplom. W Wielkiej Brytanii nauka wygląda zupełnie inaczej. Studiujemy w bardzo międzynarodowym środowisku. U mnie na kierunku 25, nawet więcej procent studentów to nie byli Brytyjczycy. Zarówno brytyjskie, jak i duńskie uczelnie bardzo stawiają na praktyczne nauczanie i my bardzo to doceniamy w ELABie, że studia dają nam praktyczne umiejętności i to takie, których pracodawcy później szukają. Jadąc tam, miałem świadomość, że to będzie dużo pracy, że to nie będą wakacje takie erasmusowe. Natomiast okazało się, że to jest trochę inny świat rzeczywiście, że tam podejście do studenta i proces przygotowywania się do zajęć i to, w jaki sposób te zajęcia wyglądają, to jest zupełnie coś innego niż u nas. Więc to było świetne doświadczenie i bardzo dobrze je wspominam. Tak naprawdę jest mnóstwo uczniów, którzy boją się mnóstwa rzeczy, ale tak naprawdę w procesie aplikacji, jak aplikują z nami, to gdzieś tam się przestają bać, bo mają w nas trochę swoich opiekunów, więc zawsze jak mają pytania, a jest ich mnóstwo, po prostu piszą do nas i my staramy się jakoś im znaleźć odpowiedź tak, żeby się przestali. Głównie to jest kwestia finansowa oczywiście, ale z doświadczenia z tego roku i z uczniami, z którymi ja teraz mam kontakt, którzy już są w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę wszystko jest do osiągnięcia. So the most important is once we go abroad, we have to try and learn something new. We have to try and adapt. But the most important thing is to learn the language and use our language skills so that we can find better employment opportunities once we graduate.